Rolnik szuka żony. Otrzymał drugie miejsce. Został pokonany przez para nienormalnych. Jak to się stało? No ja myślę, że para nienormalni no to jest... też potęga, to jest firma sama w sobie i oni jeżdżą po całej Polsce, mają rzesze fanów, no są przedowcipni. Ja sama oglądam ten program, sama często płaczę ze śmiechu przy tych różnych żartach. Znamy się zresztą osobiście, byłam nawet na zdjęciach kiedyś na planie, więc ja się bardzo cieszę. No co mogę powiedzieć, bardzo dziękuję wszystkim widzom, wszystkim czytelnikom za wsparcie dla rolnika. Drugie miejsce to jest świetna pozycja. W przyszłym roku walczymy o pierwsze miejsce znowu. I no co by to dużo mówić, no cieszymy się. Tak jest, bo kolejna edycja właśnie będzie, już zdjęcia się rozpoczęły. Kiedy możemy spodziewać się pierwszego odcinka kolejnej edycji? Na pewno na początku wiosny, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy to będzie, bo no, nie znamy tej daty, ale myślę, że jak zacznie się robić ciepło i wszystko zacznie rozkwitać, to pojawimy się z naszym odcinkiem pilotażowym, pojawimy się z nowymi bohaterami, nowymi historiami, nowymi losami. Po trzech dniach jestem bardzo, bardzo zadowolona. Poznałam kolejne trzy cudowne osoby, no jak tak będzie dalej, no to znowu będzie pięknie. I czym nas zaskoczy, bo druga edycja zaskoczyła nas piękną panią, a teraz? Ja dostaję to pytanie już po raz drugi dzisiaj i przyznaję, że mam kłopot, bo po trzech dniach zdjęciowych trudno jeszcze powiedzieć, co nas zaskoczy. Na pewno zgłosiło się bardzo dużo ciekawych osób, na pewno są to nie tylko osoby stricte rolnicze pod kątem ziemi, pod kątem upraw, są to też i hodowcy zwierząt, i owoców, i warzyw, i no, jest dużo ciekawych pod tym względem historii, ale myślę, że kobiety mogą zaskoczyć, bo na kanwie naszej pierwszej rolniczki w programie dużo pań się zgłosiło, więc wierzę, że tym razem może więcej kobiet trafi do programu, ale to jest wszystko gestii osób, które będą pisały listy, więc tak naprawdę wszystko w rękach prawdziwych ludzi, no jak ktoś komuś padnie w oko.